No nie! Hej, siemaneczko ludziska, zapraszam was na kolejny odcinek z serweru jaśmc.pl, na którym pokażę wam, jak nobski jest praktycznie ten serwer, jeżeli chodzi o Skywarsy. Dołączę teraz do jakiejś mapki i zobaczycie, co mi tutaj się w tym serwerze nie podoba, w tym modzie, bynajmniej na tym serwerze. Jest to po prostu beznadziejne. Dobra, szukam tutaj jakiejś mapki, na której już są jakieś ludziska, ale wszystko jest na razie po zero albo jakieś zajęte, także... Czekajcie, rozejrzę się tutaj na chwilę. Dobra, może najlepiej będzie tak, jeżeli dołączę gdzieś do jakiejś mapki, to mi się wydaje, że parę minut, parę sekund dołączy ktoś znowu. Mamy tutaj drugą osobę. To będzie pierwszy właśnie, powiedzmy, pierwsza próba, w której tutaj nic nie będę ucinał pod względem czasu czekania, tak, na graczy i na rozpoczęcie gry, ale w następnej arence będę to już trochę skrócał, tak, żebyście tak długo nie czekali na przykład tutaj, jak stoję i kampię na rozpoczęcie gry. Dobra, jak tutaj widzicie, mamy tutaj ziomków i co już tutaj widzicie na arence? Koleś pisze sojusz. Pierwsza rzecz, której bardzo nie lubię. Każdy chce grać na sojusza. No ciekawe, dobra. Napiszę, że chcę, nie? Napiszę, że chcę sojusz. Zobaczymy, co... Czy on w ogóle dotrzyma słowa. I... Czy w ogóle się da grać na sojusza. Zobaczymy. Bam. Bam, bam, bam. Mam jakieś itki. Żarełko, czekajcie. Strzały to na pewno się przydadzą, ale gdzie jest jeszcze druga skrzyneczka? Jedna, druga powinna być gdzieś tutaj. O, dekstową mieczkę. Jałko. Buty, czekajcie, buty to żelazne. A jakaś klata? Nie. Jest tam ktoś obok? Nie, nie ma. Dobra. Robimy tak. Nie wiem, czy on mnie wytroluje, ale idę, zobaczymy, pogram z typkiem na sojuszu. Zobaczymy, czy on mnie nie zrzuci. Wróćmy sobie kamerkę, chociaż nie, tak to nie umiem budować. Bym poszedł mu od razu pomóc. Jeżeli mamy grać na sojuszu, to idę mu pomóc, tak? Ja nie mogę, no. No super! A już się nastawiałem tak, aby pomóc dla typa, no ale tu jakiś drugi mnie strącił. Czekaj, gdzie on jest? Który to mnie strącił? Karkis. Żyjesz ty jeszcze, Karkis? Czekaj, bo tutaj ja byłem. Nie, tutaj... Tak, tutaj ja byłem. A jeden to skąd on mnie strącił? Dobra, nieważne, idę na kolejną mapkę. Jak widzicie, nie udało mi się z typkiem pograć sojuszu. Zobaczymy, czy mi się uda to jeszcze w następnej. A tymczasem udam się do lobby. I szukamy następnych negatywów tego oto serwera. Ponieważ grając tutaj, nieraz się wkurzałem pod tym względem, że każdy gra na sojuszach. Ciągle spamią i kampią z łukiem. To jest druga rzecz, no ale dobra. Wybieram sobie tutaj kolejną mapkę. No i od tego momentu, żebyście nie czekali aż 50 sekund. Przewinę! No tutaj jak widzicie, wszyscy chcą grać na sojuszach. Patrzcie, kto napisze raz, dwa, trzy, sojusz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wszyscy chcą grać na sojuszach, dobra, ej. Czekajcie, gdzie ta? O, enderperła jest. Czekajcie, mam tutaj ziomka obok, tylko ja nie umiem trafić. Bardzo. Czekajcie, gdzie jest jeszcze jedna skrzynka? A tam właśnie, dobra. Ślepy. No, druga rzecz właśnie, którą nie lubię, jest to, że wszyscy spamią z łuku. He? Jaki lagus? O, udało się go zabić.
Udało się go zabić. Dzięki za mieczy. Następną rzeczą, którą nie lubię, są na przykład te oto jajka. Dobra. Tutaj widzicie, ziomek został zrzucony. Też właśnie tego nie lubię, taki spam tych jajek. Czekajcie, co my tutaj jeszcze mamy? Nic nie mamy konkretnego. Czekam tutaj na kogoś. Kolejną rzeczą jest to kampienie. Ziomek się dostał tam do środka. Może ja się tutaj obuduję. On pewnie z góry będzie mnie próbował nawalać. Szkoda, że nie mam enderpearl. Bo bym mógł się tam jakoś do niego dostać. Kurczę, utkwiłem sam w bloku. No i kolejną rzeczą właśnie jest to, że koleś będzie teraz kampił tutaj z łukiem. Zostałem ja i on, nie? A on będzie teraz kampił z łukiem. No chodź, pokażę, jaki jesteś pro z kampiącym łukiem. Teraz będzie budował się zapewne do góry. Teraz nie szuka, dobra. Ja stoję na shifcie. Będzie budował się do góry zapewne? Czekajcie, strzały mam? Mam. Ale nie dostał. Czekajcie, co on tam robi? Widzicie? Będzie kampił z łuku. Ciekawe, czy napisze. Nie. Zależy mu na wygranej. Na tym, że będzie kampił z łukiem. Dobra. Czekajcie, nawet spodni nie mam. Spodni nie mam. No chodź. Dzięki za strzałę. Dzięki za strzałę. Dzięki za strzałę. Jeszcze raz dzięki. Wow. Juhu. Czekaj, myślę, że ja nie mam łuku. Mam złoty mieczyk. No chodź. Wymarnowałeś strzały, czy co? A, pewnie mnie zrzuci, znając tego. No chodź. Ja gram fair, nie wiem jak ty. No chodź. No, tak widziałem, wiedziałem. Dobra, 0, 0, 0. Ma koleś tego... słowa z szacunku, nie? Dobra, to był nobek. To był nobek, wiedziałem, że tak zrobi, ale cóż. Hamówka. Hamówka na 102. Sorry, że tak trwało to długo. Ale widzieliście, jedna rzecz... Powiedzmy, kolejna rzecz, którą właśnie nie lubiłem, było tak. Sojusz, teraz kampienie z łukiem. No i zobaczymy, co spotka nas tym razem. No ale w sumie jedna z tych głównych, znaczy te dwie główne rzeczy są beznadziejne. A, no jeszcze rzucanie jajkami, śnieżkami. To jeszcze właśnie był ten, beznadziejne. No i teraz widzę, jestem na zarąbistej mapce pokemonowej. Fajnie, podoba mi się bardzo. Tylko widzę, że tutaj nie będzie łatwo się tak utrzymać, ponieważ te odległości są niewielkie. Wszystkich innych graczy. Czekajcie, tam mam skrzyneczkę, gdzie jest jeszcze druga. Tu są dwie u niego. Tam to nie wiem. Dobra, rozpoczniemy. I zobaczymy.
O, kiepskie ku. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał... Wow, idę od razu na ten. Tylko założę buty. Dzięki, ziomy. Nic tutaj ciekawego nie miał. Tamten się buduje. Ja tutaj się omuruję. Siema, ziomek. No, chcesz sojusz? Wiesz, dałbym ci sojusz, jeżeli dotrzymasz słowa. Jak nie, no to nie. Idziemy, chodź. No chodź. No buduj się. Pomogę ci. Ale zapewne mnie strącisz. Zobaczymy, czy się teraz uda pogryźć z kolesiem na soju. Zobacz, już przygotował mnie. No. No coś ciemniasz właśnie. Ja też mam. Masz, o. Masz. Dostał. Strzały. Idziemy może na środek. Bo na środek właśnie ciężko się dostać. Ile nas zostało? Może wiecie co, ja przygotuję sobie... Jak już coś, to... Szybko, bo tam ziomek idzie. Kurde, szybszy był! No nie udało mi się. GG, dobra, idę na kolejną mapkę. O, dobra, idę na kolejną mapkę. No jak widzicie? Chcą sojusze, skręcają i niektórym się to nie udaje. Dobra, zagram może jeszcze jedną mapkę, bo i tak to długo trwa. Szybko tutaj dołączymy. Czekajcie, była ta mapka, na której nie byłem? Nie byłem, dobra. Poczekamy na kolejnych graczy. No i to będzie nasza ostatnia gra. Bo w sumie odcinek nie był długi. Jak widzicie, każdy chce te sojusze, o Boże, ej. A co najlepsze było to zagrać z kimś się zna i chodzić ciągle na te same mapki, na przykład, nie wiem, znaleźć tutaj te 12 osób, czy ile tutaj potrzeba do startu, powiedzmy 8, i sobie wspólnie ze znajomymi grać, gdzie wtedy nie ma tych sojuszy, tak? To chyba by sprawiało no lepszą atmosferę tej gry, a nie to tak każdy pisze sojusze i tp. No drugą rzeczą, którą jeszcze tam, czy tam 10., 50. rzeczą, którą chcę tutaj jeszcze uwzględnić, jest to, że te itemy są tak zróżnicowane, że albo masz szansę, albo nie. Kurczę, to też dużo zależy, czy dostaniesz Ender Pearl, czy zaraz dostaniesz, o, diaksowe EQ. Kilof, no co mi kilof? Łuk by się przydał, mam tu? Nie mam, oczywiście. Dziomek już tam ma. Ten się do mnie buduje. Kurczę, nie chcę tutaj pierwszy się budować, bo jak zwykle oni mnie zrzucą, nie? Patrz, ten już ma łuk. Nie wiem, co tu robić. Wszyscy się budują. Nie mam... Ten stoi na awku, ale zaraz się obudzi pewnie, jak do niego pójdę. No nie! Łuk! Kocham te łuki! Ej, zobaczcie, nawet nie zobaczyliście żadnej konkretnej walki tutaj. Nic tutaj ciekawego nie było. Zawsze to jest taki bezsens. Te łuki, te jajka, nie wiem, enderperły powinny tutaj deaktywować, aby po prostu grać czyste 1 na 1, bo to jest dosłownie wkurzające, nie? Dobra, zobaczymy, co tutaj... za mapka. No i piszą sojusz, a nikt tego nie dotrzymuje, a jak już dotrzymuje, to wtedy grają reklamy. Dobra, to będzie moja ostatnia mapka.
nie mam już w ogóle sił na ten serwer, tak naprawdę. Wolę pograć z wami. Jeżeli kto będzie chciał kiedykolwiek ze mną pograć, to pogramy razem, bez sojuszy. Dobra. O, jak sobie. Miecz, no ale widzicie, jak sobie tu czy tam. Guzik to daje. Dobra, na co mi to wszystkie graty? Enderperła by mi się przydała jak najbardziej. Czekajcie, tam chyba nie ma ziomka. Nie ma czy jest, nie wiem. Idę zobaczyć. Wiem, nie powinienem trochę się tak szybko rozbudowywać, ale jak tutaj nikogo nie ma, pójdę z chęcią tutaj na tą stronę. Może dostanę jakiś item. Tylko zawsze tak ryzykuję, ale co do czego, to oni mi wszyscy strącają. No bynajmniej spodenki. Bynajmniej spodenki jako takie. Tam wziąłem jak madiaksy. Enderperła. O Boże, nie wierzę. Gdzie jest środek? Ciekawe, czy w ogóle trafię. Wow. Teksowy hełm. Tak, muszę się rozejrzeć, czy to się tutaj nie buduje czasem. Klata. Gdzie są jeszcze skrzyneczki? Nie ma? Nie było czasem tutaj na środku zawsze stołu do craftingu? Lapis czy coś w tym stylu? Nie, nie ma tutaj skrzynek. Idę do góry na razie. Boże! Kolejna enderperła, ale gdzie jest stół? Do enchantu, nie do craftingu. Czekajcie, co ja mam? Mam tak butów, nie mam? Mam buty jakieś? Gdzie jest ziomek? Tam jest ziomek, ale on też jest trochę dieksowy. Dawid, gdzie jest Dawid? Nie widzę go. Czekajcie, jeszcze zobaczę, co tutaj w skrzynce było. Nic szczególnego tutaj nie było. Te bloki tylko sobie wymienię, bo ich więcej. Tam koleś jest dieksowy. Nie było tu czasem stołu. Chcecie, ja tą perełkę koksa też nie mam. Nie chcę mi się czekać, ale nie wiem, czy trafię. On jest cały diaksowy. Tamten koleś nie jest. Wow, będę ostrzeliwany. Trafię czy nie? Nie! Gdzie jestem? Nie wiem, gdzie jestem, ale to się robi niebezpieczne, patrzcie, co za bugi. Jestem w tej skale. Oh. Ach! Kurde! Brawo! Brawo dla ciebie, ziomy! O, nie sądziłem, że on mi lawę wyleje. No ale cóż, zlamiłem to trochę. Nieźle to załatwił, widać, że więcej gra niż ja.
ale to szczegół. No dobra, na tym skończymy ten odcineczek, jak widzicie. Można się dosłownie wkurzyć na te jajka, na te... No, enderperły to jeszcze wiecie. Fajnie to było, nie? Że mieć te enderperły, ale to jest też takie rzadkie i nie każdemu się to trafia. No kurde. Widzieliście jajka, enderperły. Nie, tak naprawdę to bym tak. Śnieżki i jajka na pewno skasował i łuki. A enderperły mogły być, tylko no w sumie rzadko też są. To enderperły bym zostawił. Sojusze bym definitywnie zabronił i nawet jeżeli ktoś pisze na czacie sojusz, żeby został wyrzucany z tej mapki, bo to bez sensu. No, a tak. Nawet spoko się grało. Tylko też dużo widzicie, zależy od tych itemów, jakie się ma. Wiem, że tutaj gracie na tym serwerze, ogarniacie to lepiej niż ja, no ale cóż. Ja jeszcze tutaj nad tym popracuję, bo tak naprawdę nie mam żadnej taktyki, idę na pałę, jak widzieliście. Dużo zostanę razy strącony. Co tutaj wieśniak nam daje? Itemki. Nieodblokowany. Nie wiem, nie chce mi się na razie tutaj. Ma 200 monet, kosztuje 500 monet. Ja mam tutaj 13 monet, zagrałem kilka razy. No to bym musiał tutaj nieźle nalafić. No dobra, nie chcę tutaj dalej zanudzać. Mam nadzieję, że jako tak wam się podobało i podzielcie się waszym zdaniem, jakie jest wasze zdanie na temat tego oto modu na tym serwerze, jaśmcpl. Dobra, siemanko ludziska i do następnego odcinka.